Witam serdecznie. Zostało mi dosłownie 2 minuty do końca tych grudniowych bohaterów, ale może uda mi się, ponieważ go mam wciągniętego tutaj na ekranie. Może mi go nie wyrzuci, nie wykasuje i uda mi się zrobić tę recenzję. Okej, okay. Dapper Santa jest ostatnim bohaterem, o którym nie mówiłam z tej rodziny świątecznej. Jeżeli ktoś chce sprawdzić poprzednich bohaterów, to polecam, jest w playliście Bohaterowie Zimowi i są wszystkie recenzje. On jest ostatni. Jeżeli chodzi o statystyki Dapersanta, to jego siła to jest 703, jego atak jest 748, obrona 692 i zdrowie 1390. Czyli z tych statystyk widać, że jest on nastawiony na zdecydowanie na atak. Należy do rodziny Wesołych Dzwonków, czyli powołuje on śnieżnego elfa dla inicjatora. Ten elf otrzymuje 8% punktów zdrowia i tyle samo ataku inicjatora, gdy używa umiejętności specjalnej. I każdy pomocnik dodatkowo otrzymuje 2 punkty zdrowia i 2% ataku za każdego unikalnego bohatera z tej samej rodziny na polu bitwy. Większość tych bohaterów, właściwie wszyscy ci bohaterowie są w innych kolorach, także wszystko zależy od tego, jak ktoś ustawia sobie kolory, czy będzie miał szansę na to, żeby mieć dwóch bohaterów z tej rodziny w drużynie atakującej, czy nie. Trzech nie widzę, dlatego że ja wciąż atakuję albo zestawem 3-2, albo ostatnio zaczęłam atakować mono, dlatego że bohaterowie z tej rodziny sezonu drugiego są trochę za mocni i czasem mono jest jedynym, na kamikadze jest jedyną opcją. Okej, okay, Dapper Santa należy do klasy szturmowców. Klasa, która jest dosyć oblegana przez bardzo fajnych atakujących bohaterów. Należy do niej na przykład Mantis, Jaguar, Minamoto, Pantera, Grabarz czy Jarlani. To są wszystko dosyć interesujące karty, może oprócz Jarlani. Dlatego no, trzeba sobie sprawdzić, jak rozłożyć te emblematy i która karta jest naprawdę tego warta, którą najczęściej będziemy używać. Dapper Santa jest bohaterem szybkim. On ładuje się z prędkością 61, czyli potrzebuje 9 klocków do tego, żeby się naładować, jeżeli jest w drużynie atakującej. Jeżeli podniesie się ten atak tylko do 65 klocków, to wtedy obniży się ten atak o 8. Do 8 klocków. Jeżeli zastosuje się broń, ja się boję teraz wyjść z tej karty, dlatego że jeżeli pokażę wam broń, to może być tak, że już mi znikną po prostu bohaterowie zimowi. Na razie siedzimy tutaj, za chwilę na końcu będziemy oglądać tych bohaterów i te broń, o których w tej chwili wspominam. Więc jeżeli da się mu broń przyspieszającą, która jest plus 9, to wtedy podniesie się z 61 do 70 i to wciąż będzie, to będzie te 8 klocków do naładowania. Natomiast jeżeli da mu się dodatkowo węzeł prędkości i broń przyspieszającą, to wtedy zmniejszy się jego ładowanie do 7 klocków, dlatego że wróci się go na prędkość 72. Także warto o tym pamiętać. Jeden z niewielu bohaterów w chwili obecnej, któremu warto dać węzeł przyspieszający, dlatego że przełamie to z bronią przyspieszającą, przełamie to jego prędkość 2 razy. Okej, przepraszam. Jakie są jego właściwości specjalne? Więc zadaje 200% obrażeń celowi i pobliskim wrogom, czyli jednakowe obrażenia dla trzech przeciwników. I wartość jego ataku jest 1446. To nie jest jakoś specjalnie duży atak, ale on, co mi się w nim podoba, on ma również opóźniony atak, czyli cel i pobliscy wrogowie otrzymują 300 punktów obrażeń, a ich doładowanie zostaje zmniejszone o 30% po upływie 3 tur. I teraz tutaj nie wiem, jak dokładnie rozumieć tą jego właściwość. Ja nie mam tego bohatera i nie widziałam go w drużynie obrony, także jest mi trudno się wypowiedzieć, bo ale moje rozumienie tej karty, jeżeli się mylę, proszę powiedzcie mi w opisie, jest takie, że zarówno to
300 punktów obrażeń, jak i to jego zmniejszenie doładowania o 30%, jakby trzeba 3 tury muszą upłynąć, żeby ta właściwość zadziałała. Teraz tak, jeżeli w tym czasie zostanie odpalony healer, lekarz, który również oczyszcza te osłabienia, no to prawdopodobnie zostanie to usunięte. Jeżeli ktoś ma krampusa, może będzie mógł prawdopodobnie tą właściwość przerzucić. Tak jak mówię, nie widziałam tej karty w akcji, więc jest mi trudno powiedzieć. Liczę tutaj na Waszą pomoc. Jeżeli się mylę, sprostujcie mnie. Wciąż wydaje mi się, że ten bohater jest wart materiałów. Jeżeli ja go nie wylosowałam, dostałam tylko Aurorę, także brakuje mi Dapper Santy i brakuje mi Quilly z tej zimowej kolekcji. Tak jak mówię, wcale specjalnie nie płaczę za Quillą, ale Dapper Santa, jeżeli ktoś go wylosował, to gratuluję, bo wydaje mi się, że to jest dosyć dobry bohater. Ja osobiście bym go ciągnęła do góry, dałabym mu materiały. Nie wiem, jakby to wyglądało z emblematami, dlatego że ja bardzo lubię mojego Mantisa i on dostał, i Jaguara oczywiście też, także te dwie karty trzymają emblematy na chwilę obecną i prawdopodobnie będę wrzucać emblematy na Panterę. Okej, wyjdę teraz z tej karty, nie będę mogła do niej wrócić, ale chciałam pokazać broń, którą do niej stosować i chciałam pokazać dwóch bohaterów czerwonych, którzy również atakują trzech przeciwników. Ale są wolniejsi od Santy, więc może wyjdziemy, zobaczymy. Tak, nie ma już. Okej, Państwu dziękujemy. Wracamy do mojej kolekcji. Więc jeżeli spojrzymy na czerwonych bohaterów, to akcent, który jest z Wyspy Potworów, on się ładuje średnio, czyli jest wolniejszy niż Santa, ale uderza z mocniejszą siłą na trzech przeciwników. No i również ten jej te demony, które ona powołuje, są również bardzo interesujące, tylko tak jak mówię, no tutaj Santa wygrywa z nią, z tą swoją prędkością. No i drugim bohaterem, który atakuje trzech, to jest Haru, to jest to bohater waniliowy. Normalnie prawdopodobnie o nim nie wspominała, ale ponieważ weszły już warianty, więc możliwe, że Haru to będzie wciąż warty mówienia, jakby używania. Ja go używałam, bardzo długo używałam Haruto w mojej drużynie obrony na początku gry. Okej, jeżeli chodzi o broń, to broń przyspieszająca, którą można mu dać, to jest albo Firewing Trick, to jest broń miesiąca, która daje plus 9 przyspieszenia, albo drugą bronią jest Chekhov SWVK. To jest broń waniliowa, którą może nam wypluć nasz zakład zbrojeniowy. I ona oprócz tego, że daje plus 9 przyspieszenie, to również daje szansę na cios krytyczny, czyli pomaga temu bohaterowi w drużynie atakującej. Obie bronie są dobre, warte zastosowania i myślę, że przydadzą się Sancie. Także jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś go wylosował, wydaje mi się, że jest wart materiałów, gratuluję. Jeżeli ktoś go nie ma, są bohaterowie, którzy mogą go zastąpić, także to nie jest jakiś taki przełomowa, to nie jest przełomowa karta, taka jak na przykład Dragon Fist czy Hypernova, czy ktoś taki. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o bohaterów zimowych. Fiu, udało mi się wszystko zrobić przed końcem roku. Prawie. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcjach, pomagajcie mojemu algorytmowi po to, żeby YouTube jakby wspomagał czy zauważył mój kanał bardziej. Wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!